Thank you.
Thank you.
Thank you.
Janusz Olejniczek przy fortepianie Erarda z 1849 roku w Żelazowej Woli. To stąd, z miejsca urodzin Fryderyka Chopina. W 203. rocznicę tego wydarzenia transmitujemy dzisiaj pierwszy z koncertów urodzinowych kompozytora. No, słyszeli Państwo, cała mozaika nastrojów wypełniła tę pierwszą odsłonę recitalu Janusza Olejniczaka. Usłyszeliśmy najpierw urokliwe lento con gran espressione, zwane nocturnem cis-moll, jeden z ulubionych utworów Janusza Olejniczaka, kartka z albumu, którą 20-letni Fryderyk przesłał z Wiednia Ludwice. Potem zabrzmiał pełen melancholii nocturn e-moll, opus pośmiertne 72, a po nim cała sekwencja mazurków. Najpierw mazurek a-moll, opus 17, numer 4, potem g-moll, opus 24, numer 1, c-dur, opus 24, numer 2, e-moll, opus 41, numer 2 i a-moll, opus 68, numer 2. Bardzo piękna, nastrojowa seria miniatur i jedyna w tej części recitalu większa forma, drugie scherzo b-moll, opus 31. Ta muzyka pełna dramatycznych akcentów, pełna kontrastów ekspresji, burzliwych emocji, osobistych rozterek z wplecionym w trio quasi walcem. Bardzo rzeczywiście dramatycznie zabrzmiała tutaj na instrumencie Erarda z 1849 roku. Jest pewien problem techniczny. Zdaje się, że podczas gry Janusza Olejniczaka pękła struna w fortepianie. Być może uda się, temu zaradzić jakoś, bo to nie wiem, czy mamy szansę na kontynuację, recitalu. Jest tutaj przy mnie pan Janusz Olejniczak. Musimy chwilę poczekać na rozpoczęcie drugiej części recitalu. Struna już gotowa, jak się okazuje, naprawa błyskawiczna, naprawa. Spadł pedał, to korekta. Już jest wszystko w porządku, ekspresowa naprawa, a przed nami cała seria walców, która rozpocznie tę drugą odsłonę chopinowskiego recitalu Janusza Olejniczaka. Najpierw walc A-dur, opus 69, numer 1, potem cis-moll, opus 64, numer 2, dwa zapomniane walce a-moll i e-dur, opus pośmiertne, a na koniec całego recitalu polonez A-dur, opus 53, Janusz Olejniczak przy fortepianie Erarda. Thank you.
Thank you.
Dura to jest 53. Federyka Chopina, dzieło, którego chwały głosić nie potrzeba, jak mawiał Artur Hedley. Na koniec recitalu Chopinowskiego Janusza Olejniczaka w Żelazowej Woli na historycznym Erardzie z 1849 roku. W 203. rocznicę urodzin kompozytora zabrzmiała cała seria urodzin, cała seria utworów w tej drugiej odsłonie, także cztery walce, Azdura plus 69 numer pierwszy, Cismolo plus 64 numer drugi, E-dur i a-moll opus pośmiertny, a wcześniej przypomnę dwa nokturny, pięć mazurków i skerco bemol. Tak kończymy już dzisiejszą transmisję, dzisiejszy pierwszy z koncertów urodzinowych Fryderyka Chopina. Żegnamy się z Januszem Olejniczakiem, zapraszając Państwa na wieczorny koncert do Filharmonii Narodowej. Dzisiejszą transmisję z Żelazowej Woli zrealizowali Lech Dudzik i Gabriela Blicharz przy współpracy Janusza Graczeka i Marcina Kocięby. Za uwagę dziękuję już Róża Świadczyńska. Oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie.